Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w pierwszej części krótkiego kursu pilotażu śmigłowca AH-1Z Viper. Pytanie, które ciśnie się na usta po usadowieniu się za sterami Vipera, jak tym latać? Odpowiedź krótka jest, jakby powiedział Yoda, a mianowicie szybko i nisko. Dlaczego? Dowiecie się w dalszej części materiału, ale od początku. Na ekranie widzicie agendę tego, o czym chcę wam opowiedzieć, a w tle gameplay w Zatoce Omańskiej bestią, o której mowa. W pierwszej kolejności kontrolsy, czyli ni mniej, ni więcej, a ustawienia pada oraz jego czułości i znaczenie poszczególnych przycisków. Kolejny temat, jakie dodatki wybrać, aby skutecznie dręczyć i mordować przeciwnika. Następnie przejdziemy do pilotażu właściwego, start, lot, lądowanie, na co zwrócić uwagę, priorytety atakowanych celów oraz taktyki, jakimi można posłużyć się na polu Zanim bitwy. zaczniemy omawiać temat funkcjonalności poszczególnych gałek i przycisków, powinniśmy zmniejszyć czułość pada. Dzięki takiej zmianie podczas pierwszych lotów unikniecie bliskich kontaktów trzeciego stopnia z glebą zaraz po starcie. Swoją drogą zapewne widzieliście nieraz takie starty niskich lotów lub sami ich doświadczyliście. Tak na marginesie mi wydawało się, że skoro tak świetnie idzie mi pilotowanie Apacha w Bad Company 2, bez problemu poradzę sobie z Viperem. Pierwszy lot zakończył się dla mnie po 2 sekundach od startu na pokładzie lotniskowca, z którego startowałem, wielkim efektownym wybuchem i napisem, który tak wszyscy kochamy. Pech. Czułość zmieniamy z prostej przyczyny. Gałki analogowe w DualShocku są bardzo czułe, co przekłada się na szybkie odwzorowanie ruchu w grze, a tego byśmy nie chcieli. Z menu głównego wchodzimy w opcję, następnie zakładka Controls, gdzie zmieniamy czułość pada. Jaką ustawić czułość na początek? Proponowałbym mniej więcej taką jak na ekranie, czyli troszkę mniej niż 1/3 maksymalnej wartości. Ale wróćmy do tematu głównego, czyli kontrolsów właściwych. I tak po kolei. Lewy analog, dziób w górę bądź też w dół. Obrót w prawo bądź też w lewo. Prawy analog, przechył maszyny w prawo bądź też w lewo. Jeżeli chodzi o pozostałe przyciski, R2 zwiększamy ciąg, co powoduje wzniesienie się helikoptera w górę, natomiast L2 zmniejsza ciąg, co powoduje zmniejszenie pułapu helikoptera. R1, flary i CM bądź gaśnica. To wszystko zależy od tego, co ze sobą weźmiecie na pole bitwy. L1, strzał rakietą. Kółko, najważniejszy przycisk na marginesie. Wysiadamy z maszyny bądź też wsiadamy do maszyny. Trójkąt, zmiana typu rakiet. Powietrze, powietrze lub powietrze, ziemia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o kontrolsy. Przejdźmy zatem do wyposażenia, jakie zabierzemy ze sobą na pole bitwy. To, co umieścimy w pierwszym slocie, tak naprawdę zależy od trybu rozgrywki. Moim zdaniem w trybie Conquest w pierwszym slocie powinien znaleźć się radar. Dobrze jest wiedzieć, kiedy zbliża się do nas wrogi samolot bądź śmigłowiec, zanim będzie za późno. Jeżeli chodzi o rush, to zależy od tego tak naprawdę, jakie ustawienia ma twój strzelec. Jeżeli ma rakiety kierowane laserowo, dobrze jest ustawić laser Paintera. Jeżeli nie, możemy ustawić stealth. Drugi slot. Flary bądź ICM, to zależy od preferencji pilota, z czym się lepiej czuje i jak lata. Trzeci slot, tu nie ma żadnego wyboru, rakiety, powietrze, powietrze. Swoją drogą, szkoda, że nie ma rakiety naprowadzonej laserowo, byłaby to ciekawa opcja w zestawieniu z laser pointerem. Mogłoby się wydawać, że to jest wszystko, nic bardziej błędnego. Należy pamiętać jeszcze o jednym gadżecie, jaki dostajemy po osiągnięciu 37 tysięcy punktów na śmigłowcu atakującym, a mianowicie Below the Radar. Co daje nam Below the Radar? Na niskim pułapie stajemy się niewidoczni dla systemów naprowadzania wroga. Teraz wyobraźmy sobie sytuację. Namierza nas pacjent z igłą z ziemi, strzela, puszczamy flary, nie jesteśmy w stanie zlokalizować wroga lub jest ich kilku. Próba natychmiastowej ucieczki z pola bitwy skończy się ze strzeleniem. Czas namierzania igłą wynosi między 1 a 2 sekundy. To zależy od tego, jakie opcje sobie wzięliśmy. Co w takim wypadku robimy? Proste. Zmniejszamy pułap, wykorzystujemy opcję Below the Radar i spokojnie odlatujemy, a przeciwnik z rakietą AA może nam naskoczyć. I to jest połowiczne wyjaśnienie, dlaczego powinniśmy latać nisko. Skoro już jesteśmy przy wyjaśnieniu, to odpowiem, dlaczego szybko. Po patchu 1.04, jeden celny RPG lub jeden celny strzał z pociskiem niekierowanym z czołgu równa się natychmiastowemu zestrzeleniu śmigłowca. Drugiej szansy nie Okej, będzie. dotarliśmy do latania właściwego. Zaczniemy od startu, który jest prosty. Wciskamy R2, śmigłowiec wzbija się w powietrze. Następnie pochylamy nos śmigłowca do przodu. W celu nabrania prędkości ustawiamy krzyżyk mniej więcej na 20.
Następnie stabilizujemy lot, ustawiając krzyżyk celowniczy w osi z wyświetlaczem HUD mniej więcej na 10, tak jak widać na załączonym obrazku. I tym sposobem lecimy prosto. Kolejny manewr do opanowania, skręt w lewo, lewa gałka w lewo, śmigłowiec skręca w lewo, skręt w prawo, prawa gałka w prawo, śmigłowiec skręca w prawo, wszak to logiczne. W celu przyspieszenia wyżej wymienionych manewrów możemy do tego dołączyć prawego analoga. Zmniejszyć pułap możemy poprzez pochylenie nosa poniżej wartości 15 na hudzie, bądź jednoczesne pochylenie nosa i zmniejszenie ciągu przy pomocy klawisza R2. Skoro już polataliśmy trochę, warto by było wylądować. Lądowanie jest stosunkowo proste i niekoniecznie musi być delikatne, jak widać na załączonym obrazku. Wyrównujemy lot, trzymamy L2 i voilà, przećwiczyć wszystkie czynności naraz. Najlepiej jest to zrobić przy pomocy taktyki wypracowanej w Bad Company 2, czyli Circle Strafing. Jak tego dokonać, nie jest to zbyt skomplikowane. Lewy analog wychylamy w przód, prawy wychylony lekko w prawo bądź w lewo, w zależności od w którą stronę chcemy kręcić mynki. Do tego dochodzi regulowanie ciągu R2, L2. W ten oto sposób możemy kręcić bardzo ładne kółka nad naszą ofiarą. Na koniec pozostało wspomnieć o priorytetach atakowanych celów. W pierwszej kolejności wrogi helikopter atakujący, następnie część pancerna floty wroga. Kolejno piechota i to jest przede wszystkim zadanie dla strzelca. I cel o najniższym priorytecie, czyli samoloty wroga. To tyle, jeżeli chodzi o podstawy pilotażu helikoptera atakującego. Jeżeli podobało się, kciuki w górę i zasubskrybuj kanał. Zwiększy to szansę na powstanie kolejnego odcinka. Wszelakie komentarze mile widziane. Tymczasem miłego dnia i do zobaczenia na polu.